No, najpierw mówisz, że ci ten łzy do oczu spływają, bo księżniczka nie będzie uratowana, a teraz gadasz takie farmazony. Weź ty farmazoniarzu, zamknij mordę. Jesteś taki kurde obleśny, że to jest naprawdę szkoda gadać. Bez kitu, nie znam drugiej takiej obleśnej postaci jak ten, jak Moneybugs. Jest taki oblech, że ja pierdzielę. Zresztą jak patrzę na jego twarz, to po prostu mi się cofa, nie? Autentycznie. Benjamin. Dobra, tutaj mamy to zebrane, bardzo fajnie. I teraz... Teraz, ale speed. A, patrzcie, jak ich pocisnę. I nie ma ich. Aj, kurde, poszedł spać, bardzo dobrze. Już nie będzie żadnego tutaj, kurde, rzucania na mnie czary marów. A teraz lecimy tam, zabrać sobie klejnociki. A co? Kto mi zabroni? O, tam jajko jest. O nie! Co to miało być? Tamten gościu jest. To ja go nawet nie zauważyłem. Co jest grane? No, nareszcie, żeśmy się tutaj dostali. Moe. Moe. O, na zdrówko, moe. Na zdrówko, smoczku. Dobra, to lecimy teraz do góry. Lecimy do góry. Do góry. Bęk. Ała, to mnie bolało akurat, gościu. To nie powinieneś tak w ogóle czynić. W ogóle dlaczego tak kpisz ze mnie? Co ja ci zrobiłem? Ja cię tylko obraziłem, nic więcej. Nie ma chwili do stracenia. Książę Azrael i jego kocia armia zamierzają wykraść naszą biedną księżniczkę. O, co ty, Alicja? Co ty gadasz za głupoty w ogóle teraz do mnie? A ja tutaj w ogóle idę klejnoty zbierać. Mam w dupie to, co wy tam do mnie mówicie. Mam was w dupie, bo wy macie również mnie w dupie. Macie mnie w dupiu. Ojejku, ty stary, uju. Ale to nie było śmieszne, wcale. Dobra, lecimy. Ziup. Nara. Ziup. Ej. Ty, no mogłem się stąd jakoś uratować, no nie mówcie, że nie. Dałbym radę. Dla chcącego nic trudnego, jak to się mówi. Jak to się tam mówiło kiedyś tam. A dobra, teraz polecimy w tę stronę. Ja się niczego nie boję. Niby czego, tych kotów mam się bać? Proszę was. Spadaj. Spadaj. Dobra, zostali porobieni. Jeszcze tego tam trzeba byłoby jakoś zdjąć. Dobra, 300 równo, dobra, lecimy teraz tutaj. No i mamy, o Jezus Maria, to ja może wolę chyba wyjść stąd. To se pójdę naokoło chociaż, żeby nie patrzeć na ciebie. Według legendy, szczyt tej oto góry zamieszkuje złota gęś. Chciałbym wdrapać się tam jako pierwszy i złapać ją. Właśnie kupiłem te nasiona super szybko rosnącej brukselki od niedźwiedzia z sakiewką klejnotów. Twierdził, że są magiczne, ale ja niczego takiego nie zauważyłem. Weź sobie parę, jeśli chcesz. No i właśnie to jest coś, czego ja nie lubię między innymi w tym poziomie. To jest taki Resident Sleeper teraz, co tutaj się będzie dział, że ja pierdziulę. W skrócie, cała ta kwintesencja polega właśnie na tym, że będziemy musieli robić takie zadanko, żeby
dostać się właśnie z kwiatka do grzybka i się wybić. Oczywiście, jak dobrze widzicie, grzybki to są właśnie te przedmioty, które nas wybijają. I tak trzeba będzie cały poziom robić. No ale no, trudno się mówi, najwidoczniej tak musi być. Cóż ja poradzę na to. Co te dzieciaki odpierdzielają? Lol, dzieciaki teraz na tym... na... klatce bawią się windą. Okej. Whatever you say. Tak, na razie też się wyciszyłem, żebyście mogli posłuchać tego soundtracku, chociaż no mówię. Mi on osobiście w oryginale nie przypadł do gustu, co prawda, ale w wersji chyba Reignited jest troszeczkę lepszy niż w oryginale. Troszeczkę lepszy, ale troszeczkę nie oznacza, że jest bardzo dobry. To sobie wyjaśnijmy. No kurczę. Oj, skacze, kurde, ten upośledzony Jack. Znalazłem to jajo po drodze. Myślę, że zniosła je złota gęś. Nie zatrzymujmy się, jesteśmy już prawie na szczycie. Shelly. Śmieszny, kurde, smoczek. Dotychczas świetnie ci szło. Weź jeszcze... Dobra, wszystko fajnie, tylko dlaczego ty nie skorzystasz z tych nasion? Co, boisz się? Sam mówisz, że przecież one nie działają, więc nie rozumiem w ogóle teraz twojego toku myślenia, ziomek. Jesteś jakiś taki, nie wiem, dziwny trochę, powiem ci szczerze. Znaczy, to już my sobie wyjaśniliśmy, że jesteś dziwny, no ale no. W ogóle ten wodospad jaki jest piękny, ja pierdziele. O kurde, ale piękne. Nie no, co jak co, ale kraina tutaj... w tym bonusowym poziomie jest naprawdę epicka. To trzeba sobie postawić jasno. Dobra, więc teraz... no nie to chciałem zrobić, bo chciałem splunąć w tamtą stronę, no ale okej. Powiedzmy, że niech będzie. Teraz Spyro, spróbuj się tam dostać. Dobra, może nie spróbuj, tylko dostań się tam. No i gituwa. O to chodziło. Teraz spróbujmy zrobić tak. O, dokładnie tak. Zbierzmy co trzeba. I co tu mamy? Będziemy mieli tutaj jakieś nasionko? Coś tu będzie? Czy nic? Czy absolutnie nic? 418, no to kurde, już będziemy mieli zaraz 600 klejnotów i będziemy mogli opuścić tę krainę. Tylko kurczę, nadal nie widzę żadnego nasionka, to jest problem. Tu są dwa, a dobra, jest trzecie. Więc dobra, teraz tak. Tu na pewno będą te odbijające się. A na samym początku będzie grzyb. Znaczy kwiat, Jezus Marek, grzyby to teraz będę dawał. Bo z tych grzybów to jestem w stanie się w miarę wybić. Z kwiatka to niekoniecznie bym się wybił. A, no i tutaj mamy problem teraz. Teraz trzeba będzie podmienić kwiatek na grzyb, dobra. Czyli z trzech grzybów dostaniemy się tam. Okej, można i tak.
sumie, gdybyśmy zrobili teraz coś takiego, tylko wiecie co, najpierw weźmy tego miglanta. O, dokładnie. Teraz próbujmy metodą prób i błędów. Ej, ale stąd się chyba powinienem dostać już. Dokładnie. W ogóle początkowo, jeżeli chodzi o tę serię, to planowałem robić z tej serii tylko 4 odcinki, czyli mielibyście odcinek co świat. Ale doszedłem do wniosku, że nie miałoby to najmniejszego sensu. Nareszcie! Znalazłem legendarną złotą gęś! Możesz sobie wziąć jedno z jaj na pamiątkę. Chuck Norris. Za, będziemy mieli 90 tych smoczych jajek. No ale no właśnie, wracając. I stwierdziłem, że to po prostu nie miałoby sensu. A, dobra, coś takiego trzeba zrobić. Ponieważ w drugim świecie spędziliśmy koło, żeby was nie skłamać, tak na oko 4 godzin, 5 godzin, więc to by trwało według mnie za długo jak na taki odcinek. W mojej opinii oczywiście. I zanim ktokolwiek powie, ale pomidor, a streamy to co? Nie porównujmy streamów do tego, do odcinków, bo to nie jest ta sama liga. Można owszem robić serię na streamach, no ale bez przesady, streamy, to nie są odcinki. Aha, i nic bym z tego nie miał. Okej. Dobrze wiedzieć. Bo teraz ten na nas kamloty będzie rzucał. Niestety, twoje niedoczekanie, ziomuś. A, nic nam nie powiesz. Sfoszona jakaś jesteś, kurczę. No trudno. Show must go on, moi drodzy. Show must go on. Show must go on. O Jezu, już mi Queen tutaj leci po głowie. Żebym jeszcze tych praw autorskich nie dostał za to, że śpiewam Show Must Go On. Za będzie, kurde, że nie muszę w ogóle ten puszczać, tylko wystarczy, że zaśpiewam i już zaraz, kurde, YouTube mi pokrzyżuje moje niecne plany. Dobra, tu już mamy zebrane z tej strony, teraz z tej strony. Stay. I wszystko będzie zaraz zebrane. 567, o kurde. Cześć, Spyro. Czy książę Azrael nie jest przysłodki? Wróżki i czarnoksiężnicy nie pozwalają nam się pobrać, dlatego uciekniemy. Azrael mówi, że da ci to jajo, jeśli tylko nie powiesz nikomu, dokąd idziemy. Śmiesznie ten Azrael wygląda. Sakura. Taka gierka była, Sakura. No i spadaj, gościu. Nie powiem, nie pisnę ani słówka, gdzie wy lecicie. Ale podejrzewam, że do Spyro 1 lecicie. Bo to w tamte klimaty trochę uderzacie. Nie żeby coś. Ale nie pisnę słówka, obiecuję. Ja potrafię dochować tajemnicy. O! Tam mamy jeszcze dodatkowy poziom. Zapomniałem o nim. O, jeszcze wazę mamy. No ale to najpierw może chyba dodatkowy poziom, a później waza. Zachowajmy jakąś ten, kolejność. 44. Dobra, mamy James Birda. Albo James Lotta i zobaczmy, co tutaj będzie. Chętnie bym został i pogadał, ale jestem spóźniony na spotkanie z jedną znajomą wróżką. To moja przyjaciółka, sam rozumiesz. Relacja całkowicie platoniczna. Nawet nie ma mowy o łamaniu protokołu wojskowego, ani... Co? Dlaczego tak na mnie patrzysz? Tak. Relacja platoniczna. Jasne. Nas nie wkręcisz.
gdzie się podziewałeś, James? Mieliśmy się spotkać w świątyni godzinę temu. Tylko nie wyjeżdżaj mi tu znów ze sprawami bezpieczeństwa narodowego. Zresztą teraz to bez znaczenia. W świątyni i tak już się roi od paskudnych kocurów. Randka musi zostać odwołana. No, chyba że masz ochotę na walkę z nimi. No oczywiście, że mam ochotę. Dla ciebie wszystko, kurde. Lecimy z nimi walczyć. Zaraz ich pociśniemy. Się zaraz okaże, że wszystkich zaraz nokautuje. Gdzie jesteś? Tu jesteś. Się dorwę, kurde. Mówiłem? Och, czyli wyrzutnie rakiet nie są tylko na pokaz. W każdym razie mam nadzieję, że trafianie do celu idzie ci lepiej niż punktualność, bo czarnoksiężników w świątyni wciąż nie brakuje. Okej, to teraz ich pociśniemy. Jeszcze raz. Najpierw było 5, teraz będzie 10. Ale szybko zostaną pociśnięci, więc spokojna twoja rozczochrana. O, dwóch zostało akurat, widzicie? Teraz gdzie jest ten ostatni? O, tu jest. Widziałem go. Tam leciał. Jest. No, przyznaję, James, zaimponowałeś mi. Ale nadal jest jeszcze paru czarnoksiężników do pokonania i tym razem łatwo nie będzie. Nawet podłogę zmienili w zabójczy niebieski szlam. Lepiej uważaj, dobrze? Dobra, będę uważał, spokojnie, nie masz o co się martwić. Zaraz ich pocisnę. Patrzcie, będziemy spamowali tak kółkiem, o. Aż w końcu któregoś trafimy. O, już 5 skasowaliśmy, nice. Wiecie, trafiony mogę zostać, ale nie przegram z nimi, nie ma takiej opcji. Trafiony to ja mogę zostać, ale nie przegram z nimi. O, czekajcie. Skill pointa zrobimy. Zniszczymy wszystkie witraże. A co? Zawsze dodatkowe życie na propsie. O, jest pyk. Udało się, James! Ach, wiedziałam, że przywódcą ruchu oporu kolibrów nie zostaje się od tak. Teraz mamy świątynię tylko dla siebie. Najpierw jednak chcę ci wręczyć prezent. Abby. O, fajne imię. Abby. Dobra, 91. To możemy sobie stąd już uciekać. Nic tu po nas. Dobra, no to co? To zaraz będziemy poszukiwali tej wazy. Właśnie tej o. Ze Spyro 2. Nie mam w sumie nic do niej, ale jakoś uważam, że... Nie wiem. Czasami poszukiwanie jej to trochę taka strata czasu, w moim skromnym zdaniem. To jest oczywiście moje zdanie, nie musicie się z nim zgadzać. Kiedyś mnie to jarało, teraz to tak uważam za taki zwykły challenge, nic szczególnego. Chociaż wolałem szczerze to bardziej w Spyro 2, bo... pamiętam, że w Spyro 2 tyle tych was nie było, bo Spyro 3 wprowadził ich bardzo dużą ilość. A Spyro Season of Ice to po prostu tak przesadzał z tymi wazami momentami, że to jest naprawdę przegięcie pały. Dobra, gdzie teraz będzie ta waza? No tam. Ojeju.
No ale teraz wiem, gdzie to jest. To idzie tu na dole, jak nic. O, i tu będzie przy drabince. Czyli musimy lecieć teraz tu. Dokładnie. No i początek poziomu. No to czyli już będziemy mieli całą wazę ogarniętą. A, teraz jest początek poziomu. Ale to nawet nie trzeba jakoś daleko szukać. Dobra, może... O Jezu, w takim momencie... Mam nadzieję, że nie zginę tylko. Dobra, nie zginąłem. Jest gituwa. No, i o to chodziło. Ukończony poziom w 100%. 4 poziomy na razie zrobione na 100%, 59% gry i prawie 5 godzin save'a. Nice. Opuszczamy poziom. Nic tu po nas.